łączą sport z nauką języka niemieckiego. Szkółki Miro Deutsche Fußballschule rywalizowały ze sobą w Chrząstowicach na turnieju piłkarskim o puchar przewodniczącego TSKN na Śląsku Opolskim. Ta rywalizacja, to spotkanie z drużyną z innej szkółki, no pokazuje, gdzie sam jestem. Tak? To nie jest ta rywalizacja, która jest na co dzień na treningu, gdzie rywalizują tylko między sobą, ale dlatego właśnie tak ważne są te turnieje, gdzie mogą się spotkać z innymi. Do Chrząstowic przyjechali zawodnicy ze wszystkich 12 szkółek piłkarskich. Na boiskach grali ze sobą w systemie Funino. Wygrywa nie ta drużyna, która zdobędzie największą liczbę punktów, ale ta, która strzeli najwięcej bramek. Oczywiście staramy się jak najbardziej tego bakcyla sportowego w nich zaszczepić. Oczywiście jest to piłka nożna, ale czy on będzie grał, czy ona w piłkę nożną, czy lekkoatletyka, koszykówka, siatkówka, dla nas będzie ważne to, żeby to dziecko uprawiało sport. Nieważne jaka dyscyplina, ważne, że uprawiało sport. Plus do tego oczywiście ten akcent językowy, który wprowadzamy w szkółce, też jest dla nas i myślę, dla dzieciaku ważny. Na boisku ja jestem na ataku albo na pomocy dużo. Dlaczego lubicie w ogóle piłkę nożną? Bo lubimy. Co takiego fajnego z piłką nożną? Że się kopie piłkę, że strzela się, broni się. Można się z innymi pobawić. No. Rywalizować. Na dzieci czekały nie tylko nagrody i poczęstunek, ale także animacje językowe. Głównie są to zabawy dwujęzyczne, promujące właśnie tą dwujęzyczność. I też, że tak powiem, taka wskazóweczka troszeczkę może dla rodziców podglądających swoje dzieci, jak można w prosty sposób proste wyrażenia wprowadzić do zabawy i do życia codziennego. Und hier ist der Affe und hier ist auch der Affe. Und jetzt spielen wir, okay? Wir spielen Memory. Na boisku w Chrząstowicach rywalizowało ze sobą ponad 360 młodych zawodników. Być może jeden z nich to kolejny Miro Klose, niemiecki piłkarz polskiego pochodzenia, mistrz świata z 2014 roku.